Można powiedzieć, że w pewnym sensie z żelazną konsekwencją miasto Brzeskę podchodzi do kultury. 2 lata temu do użytku zostało oddane Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku, teraz w drugiej pod względem wielkości miejscowości Jadownikach Dom Ludowy. Skąd gmina wzięła środki na ten cel? Ten Dom Ludowy odremontowaliśmy głównie przy udziale funduszy unijnych i takie działania z pewną konsekwencją podejmujemy od paru lat. Jeśli mówimy o środkach, które kładziemy na rozwój kultury, to staramy się to rzeczywiście realizować. No, taką sztandarową inwestycją było oddanie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i widać, że to była inwestycja trafiona, ponieważ ten obiekt, również wybudowany przy udziale funduszy unijnych, znakomicie zdaje swoją rolę. Odbywa się mnóstwo imprez, wiele instytucji korzysta, korzystają podmioty prywatne z tego obiektu i widać, że on żyje. Również przyjęliśmy taki program, że chcemy odnawiać domy ludowe, ośrodki kultury na terenach wiejskich. Tych obiektów jest sporo, chociażby kiedyś zmodernizowaliśmy dom Gosir w Mokrzyskach. W tej chwili gruntownej modernizacji został poddany dom ludowy w Jadowniki. Jadowniki to największa miejscowość poza Brzeskiem w naszej gminie i również ten dom ludowy był bardzo dużym obiektem, jednak on wymagał sporych nakładów. Zdarzyła się taka okazja, że można było skorzystać z funduszy unijnych. Skorzystaliśmy, otrzymaliśmy środki. No i ten dom ludowy jest w tej chwili już odremontowany. Będzie tam kilka instytucji gminnych związanych z kulturą. Będą zajęcia prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury. Będzie tam siedziba oddziału biblioteki. Będą inne instytucje mogły tam odbywać swoje spotkania. I myślę, że na miarę potrzeb i możliwości Jadownik gminy ten został zremontowany i będzie służył dobrze mieszkańcom. Na ostatnią niedzielę września zaplanowano oficjalne otwarcie Domu Ludowego w Jadownikach. Jaki jest scenariusz tej imprezy? Zaprosiliśmy przede wszystkim mieszkańców. Chcieliśmy, żeby mieszkańcy zobaczyli, jak po modernizacji Domu Ludowego wygląda. Będzie taka część artystyczna. Myślę, że wszyscy będą z tego zadowoleni i sporo mieszkańców skorzysta z odwiedzenia tego domu, ponieważ przez kilkanaście ostatnich miesięcy dom był remontowany. Tak jak powiedziałem, serdecznie wszystkich zapraszamy do odwiedzenia i po tym otwarciu już dom będzie na pewno służył, będzie coraz więcej osób z tego korzystało. Taka jest idea, że odnawiamy obiekty, ale po to, aby one były maksymalnie wykorzystane przez instytucje gminne, przez stowarzyszenia, przez mieszkańców. Ile kosztował remont tego obiektu? Remont tego obiektu był prowadzony w 2 etapach. Pierwszy etap to były prace zewnętrzne, kilka lat temu wykonane. W tej chwili był 2 etap tych prac. Były to prace głównie wewnątrz budynku, powstał również wokół budynku parking. Te prace łącznie z funduszami unijnymi to była kwota około 1,5 mln zł. Panie Burmistrzu, to już pewne, zjazd północny w Brzesku zostanie wybudowany. Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał umowę z wykonawcą. Ucieszyła Pana ta decyzja? To, że ta droga będzie wykonywana, bardzo nas ucieszyło, ponieważ zabiegaliśmy o to. Węzeł Brzeski jest bardzo ważnym węzłem i dzięki tym zjazdom ten węzeł i teren wokół tego węzła na pewno się będzie dynamicznie rozwijał. Oczywiście nie stanie się to w ciągu paru miesięcy. To jest perspektywa kilku najbliższych lat, ale jak patrzymy, jak Brzesko wyglądało 10 lat temu, jak teraz wygląda, no to widzimy olbrzymią zmianę. I tak będzie tak samo również w perspektywie kilku najbliższych lat. Wszyscy, którzy tym tematami się interesują, którzy posiadają na temat wiedzy, twierdzą, że tam się tereny będą najbardziej rozwijały, gdzie są ważne węzły komunikacyjne. Takie ważne węzeł jest właśnie w Brzesku. Mamy przede wszystkim zjazd już tętniczo-osowy ulicą Leśną. Mamy w tej chwili rozstrzygnięty przetarg na zjazd w kierunku północnym, w kierunku Mokrzyski. To jest o tyle ważne zadanie, że to będzie kolejna droga wojewódzka, ale równocześnie powstanie obwodnica Mokrzysk. I ten zjazd skomunikuje nasze tereny gminne, bardzo ciekawe, atrakcyjne, ponieważ tam gmina kilkadziesiąt hektarów posiada, właśnie z tą drogą. Więc ten bezpośredni zjazd będzie bardzo blisko tych naszych terenów, to będzie parę kilometrów. No właśnie, mówił Pan o tych terenach inwestycyjnych. Pojawiają się pogłoski, które, jak rozumiem, niebawem zostaną przekute w czyny, że w Buczu powstanie strefa aktywności gospodarczej. No chcielibyśmy, aby taka strefa powstała, ponieważ gmina posiada sporo gruntów i na to są fundusze unijne. Te fundusze chcielibyśmy wykorzystać, ponieważ jeśli takie tereny uzbroimy, ich wartość na pewno będzie większa. I dlatego tutaj liczymy, że przede wszystkim gmina w ten sposób przyciągnie inwestorów.
powstaną miejsca pracy, powstaną dodatkowe podatki dla gminy. I to są ważne rzeczy, więc jeśli mówimy, tak jak powiedziałem, o rozwoju naszej gminy, o przyciąganiu nowych podmiotów gospodarczych, to takie działania na pewno pomagają. Czyli dobra komunikacja, a taka jest, przychylny klimat, też ten przychylny klimat jest, to są takie atrybuty, które powodują, że można mówić o rozwoju. Mówiliśmy do tej pory o komunikacji samochodowej, ale również w niedalekiej przyszłości poprawi się sytuacja związana z kolejnictwem. Tak, no w tej chwili widzimy, że ilość osób, która korzystała z kolei, spadała, ale myślę, że to się zmieni, ponieważ spore fundusze idą i są przeznaczane na modernizację sieci kolejowej. Przede wszystkim, jeśli z kolei mają korzystać przewoźnicy i osoby, które korzystają z tej kolei, to musi się poprawić przede wszystkim jakość obsługi. Te pociągi muszą szybciej jeździć, częściej muszą jeździć, a pociąg, jeśli jedzie szybciej, to każdy na tym zaoszczędzi trochę czasu, bo dzisiaj żyjemy w takim okresie, że czas jest bardzo cenny. I każdy, kto patrzy, to patrzy, w jaki sposób, jak długo dojeżdża do pracy. No jeśli ma ktoś dojeżdżać półtorej godziny, a pół godziny, to jest osobna różnica, bo jeśli te półtorej godziny pomnożymy przez dwa, czyli dojazd i powrót, to wychodzi 3 godziny. Jeśli pół godziny pomnożymy przez dwa, to wychodzi godzina czasu. No więc widzimy, że tutaj jest duża oszczędność. I tak jak powiedziałem, tutaj patrząc na Brzesko, mamy kilka takich atrybutów, bo i kolej, jeśli ta kolej będzie szybka, proszę zobaczyć, że mamy w tej chwili zmodernizowany dworzec kolejowy w Brzesku. Mamy już parkingi. Te parkingi chcemy rozbudować. W tym kierunku czynimy starania. Myślimy również o tym, żeby powstały parkingi na przystankach kolejowych. Mam tu na myśli Jasień i Sterkowiec, ponieważ dzisiaj się troszkę sytuacja zmienia. Zauważcie Państwo, że w tej chwili bilety się najprawdopodobniej będzie kupowało w biletomatach. Ktoś chce przyjechać szybko, nie czekać na pociąg, zostawić samochód, wsiąść do samochodu i szybko dojechać do celu swojej podróży. Czasy, tak jak powiedziałem, zmieniają się, tak funkcjonuje system komunikacji na zachodzie i pewnie to wszystko będzie również u nas. Będzie również sytuacja taka, że ktoś przyjedzie z innej gminy, z innego powiatu, będzie chciał się tu w Brzesku zatrzymać, zostawić samochód i jechać dalej. I to chcemy też również wykorzystać, ponieważ jeśli tu w Brzesku zatrzyma, też może zrobić jakieś zakupy, może wydać środki, więc tu jest szansa dla różnego rodzaju usług, które mogą, usług handlu, który się może rozwinąć na terenie naszej gminy. Wspominał Pan o modernizacji linii kolejowej. Wraz z modernizacją linii kolejowej ma być podobno również poszerzony wiadukt przy ulicy Solskiego. Tak, ta przebudowa obejmuje wiele rozwiązań, takich, które poprawią komunikację. Nam zawsze chodziło o to, żeby te duże inwestycje były realizowane na terenie gminy, bo kilkudziesięciomilionowe inwestycje to jest pewna rzecz, która zawsze tutaj powstanie i takich inwestycji samorząd lokalny nie jest w stanie zrealizować. Natomiast jeśli jest modernizacja za kilkaset milionów trasy kolejowej, to przy okazji są modernizowane również wiadukty, drogi i drogę, która prowadzi do pola, zawsze można wykonać, bo to jest kwota niewielka i zawsze taką drogę można wykonać. Natomiast jeśli jest przebudowa wiaduktu, który kosztuje kilka czy kilkanaście milionów złotych, no to szybko się tego nie uda wykonać, a i pewnie sama kolej nie miałaby na to środków, gdyby nie duże wsparcie funduszy unijnych. I tutaj ta modernizacja, która idzie, to pewnie będzie tak wielka modernizacja, która następna będzie pewnie za kilkadziesiąt lat. Więc tu warto to wykorzystać, o tośmy zabiegali i te rozwiązania, które są przygotowane, projektowane, one na pewno poprawią komunikację jednej części gminy i drugiej części. I to widać, że te prace trwają trochę wolniej, bo tam pewne opóźnienia są. Natomiast myślę, że tak jak z budową autostrady, gdzie ta budowa się ciągła, mieszkańcy mieli spore uciążliwości, bo to trzeba było kilka lat wytrwać. Ale dzisiaj widzimy, autostrada jest skończona i już całkiem to inaczej wygląda. A przy okazji powstało wiele dróg serwisowych, połączeń lokalnych i już całkiem inaczej to wygląda. Ja wtedy, jak mieszkańcy byli niecierpliwi, prosiłem o tą cierpliwość, bo wiedziałem, że ten czas na pewno minie zły, a po budowie autostrady widzimy, że sytuacja jest znacznie, znacznie lepsza i na pewno też zyskują na atrakcyjności i tereny, które tutaj mamy. Więc tutaj można powiedzieć tylko o zyskach.
Dobiega ku końcowi kolejny etap budżetu unijnego, mowa o latach 2007-2013. Jak pan podsumuje ten okres z punktu widzenia, z perspektywy miasta Brzeska? No, myślę, że on był dobrym okresem, bo i my jako gmina pozyskaliśmy sporo funduszy unijnych i realizowaliśmy te zadania, które rzeczywiście są potrzebne i też nie tylko takie zadania, które generują koszty, ale które same się w jakiś sposób później będą finansowały albo będą przynosiły dochody dla gminy, bo to jest ważne po prostu, żeby nie powstawały inwestycje, które później tylko trzeba utrzymywać i na które trzeba wydawać nie wiadomo jakie pieniądze, a też wykorzystanie może być tych obiektów różne. Więc tutaj wydaje się, że ze strony naszej gminy tych funduszy sporo z nimi pozyskali, nawet było to, miało to miejsce w odbicie w różnego rodzaju rankingach i z tego jestem zadowolony, ale również jestem zadowolony z tego, że udało nam się zrealizować na terenie gminy sporo inwestycji, które były realizowane nie tylko z funduszy gminy, ale z funduszy bądź budżetu państwa, bądź z budżetu województwa i tutaj to widać, bo to są inwestycje bardzo duże i tak powiedziałem, one na pewno będą procentowały za kilka najbliższych lat. Zobaczymy, jak Brzesko się będzie zmieniało. To jak powiedziałem, wystarczy tylko porównać, jak Brzesko wyglądało kilka lat temu, a jak wygląda dzisiaj i tak samo będzie za kilka najbliższych lat. No właśnie, mówimy o najbliższym okresie czasu. Nowa perspektywa Wspólnoty Europejskiej na lata 2014-2020. Miasto Brzesko jest przygotowane do walki o te środki? Cały czas się do tego przygotowujemy. Chcemy te fundusze pozyskać na takie inwestycje, które będą dawały później gminie dodatkowe dochody. Czyli jeśli na przykład mówię o strefie aktywności gospodarczej, to po to, że tam powstaną jakieś miejsca pracy, będą stałe podatki dla gminy. Takie rzeczy są ważne. Też w tej chwili te środki unijne będą troszkę inaczej dystrybuowane, bo Unia tak samo patrzy, jak były wykorzystane dotychczas środki, które dla Polski wpłynęły i one generalnie, można powiedzieć, były dość dobrze wykorzystane. Natomiast no, są też przykłady innych krajów, które te pieniądze przyjęły, chociażby na przykład mamy przykład Grecji, gdzie tam w tej chwili kryzys gospodarczy, bezrobocie, to powoduje, że ten kraj te środki no, źle wykorzystał. Natomiast myślę, że myśmy te środki dobrze wykorzystali, ale ta kolejna perspektywa powoduje, że możemy jeszcze lepiej je wykorzystać. To też będzie wszystko zależało od tego, jakie samorządy będą miały możliwości. Dużo zależy od tego, jak państwo tym samorządom pozwoli te fundusze wykorzystać, bo dziś jest kryzys, ten kryzys wszyscy odczuwają go również samorządy, cały czas są nakładane dodatkowe zadania, a za tym nie idą pieniądze, które powinny, wiele milionów dokładają samorządy do zadań, które są zlecane. No, widać nawet, ile w ostatnich latach samorządy straciły pieniędzy. Liczy się, że to jest rocznie od 8 do 10 miliardów złotych. Więc tutaj na pewno musi nastąpić poprawa, bo też widać, że najlepiej samorządy wykorzystują fundusze unijne. Jak nawet patrzymy na ostatnie 20 lat, to Polska się głównie rozwinęła dzięki inwestycjom realizowanym przez samorządy. Więc tu na pewno trzeba w jakiś sposób pomóc. Myślę, że te pieniądze, które są czy dla Małopolski, czy dla Polski, będą mądrze, dobrze wykorzystane. Strefa aktywności gospodarczej to jedno. Jakie jeszcze inwestycje widziałby pan finansowane właśnie ze środków Unii Europejskiej? No, cały czas tutaj na ten temat myślimy. Mamy zespół ludzi, którzy nad tym cały czas pracują. Pewnie też będziemy chcieli jakieś konsultacje społeczne zrobić, czy to na zebraniach wiejskich, które mamy co roku, czy w gronie osób, które coś chcą podpowiedzieć, bo to nie tylko tutaj my jako samorząd możemy wymyślać najlepsze pomysły, ale warto czasem posłuchać, jeśli ktoś ma ciekawą propozycję, warto ją zrealizować. Na pewno będziemy chcieli pomyśleć nad dalszym rozwojem systemu komunikacyjnego. Uzbrojenie terenów generalnych gmina ma dobre. Będziemy chcieli dokończyć jeszcze niewielkie fragmenty wodociągowania. Pewnie będziemy kontynuowali budowę sieci kanalizacyjnej. Chcielibyśmy, żeby powstawały inne obiekty. W tej chwili też troszkę inne przeznaczenie tych funduszy jest. I pod tym kątem się musimy nastawić, ponieważ te fundusze będą przeznaczone na trochę inne zadanie niż w tej mijającej perspektywie finansowej.